Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 15 października. Dzisiaj w Archidiecezji Łódzkiej obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitarnej. Natomiast w Kościele Powszechnym obchodzimy wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, Dziewicy i Doktora Kościoła. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Powiem Wam, kochani, że dzisiaj miałem pewien problem, dlatego że w Archidiecezji Łódzkiej obchodzimy święto, a w katedrze nawet uroczystość poświęcenia Bazyliki Metropolitarnej Łódzkiej. Natomiast w Kościele Powszechnym obchodzimy wspomnienie obowiązkowe świętej Teresy od Jezusa, Dziewicy i Doktora Kościoła. Pomyślałem sobie, jak pogodzić te dwie sprawy, bo wiem o tym, że przecież wielu z Was mieszka poza Archidiecezją Łódzką. Otóż bardzo dobrze się chyba złożyło, że tak jest. Dlatego, że święta Teresa jest członkiem Kościoła, jest doktorem Kościoła. Natomiast Bazylika jest miejscem, w którym Kościół się gromadzi. A więc Kościół to ludzie i Kościół to również budynek. Czasem jednak zdarza się, że niektórzy redukują Kościół jedynie do budynku kościelnego. Albo na przykład do Kościoła jako do instytucji. Albo do księży i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś, gdy szedłem do szkoły z gitarą na plecach, na przejściu dla pieszych mijałem mamę z małym dzieckiem i to dziecko wyciągnęło palec i wskazało na mnie i powiedział: o, zobacz, mamo, kościółek idzie. Uśmiechnąłem się wtedy, mama tego dziecka również, ale pomyślałem, to wcale nie jest takie głupie. Jestem częścią kościoła, bo kościół to są ludzie i kościół to są również budynki, w których ludzie się spotykają. I ogromnie smutne jest wtedy, kiedy Kościół jest pusty, dlatego że nie ma ludzi. Albo kiedy Kościół zamienia się na przykład na meczet, albo na jakiś hipermarket, tak jak to czasem bywa na Zachodzie. Natomiast ludzie potrzebują też takiego dobrego miejsca, świętego miejsca, w którym będą mogli oddawać cześć świętemu Panu Bogu. Niektórzy chcieliby zredukować Kościół na przykład do instytucji usługowej. Idą do kancelarii, zamawiają ślub, albo pogrzeb, albo jakieś inne usługi, że tak powiem, duszpasterskie i tyle. Niektórzy również chcieliby traktować Kościół jak szwedzki stół, do którego przychodzi i wybiera sobie tylko to, co potrzebuje. Innych rzeczy nie rusza. Niektórzy również dzisiaj redukują Kościół do skandali obyczajowych, a więc Kościół, a więc afera, pomijając zupełnie to dobro, które naprawdę w Kościele się dzieje. I musimy również pamiętać o tym, że Kościół jest społecznością ludzi świętych, ale ludzi również grzesznych. Jeśli spełniasz jakiś dobry czyn albo uwielbiasz Pana Boga, to Kościół, wspólnota Kościoła dzięki Tobie jest bardziej święta. I również jeśli popełniasz jakiś grzech, nawet w skrytości i nikt o tym nie wie i powiedzmy, wydawałoby się, że nikt nie ponosi żadnej szkody, to jednak przez Ciebie Kościół jest mniej święty, jest bardziej grzeszny. Niektórzy również chcieliby zredukować Kościół do działalności charytatywnej albo kulturalnej. To wszystko ma miejsce rzeczywiście w Kościele, ale tak naprawdę, jeśli chcemy powiedzieć prawdę o Kościele, to musimy powiedzieć, że to jest społeczność, która w różnych dziedzinach życia uczestniczy. Jest to społeczność ludzi świętych, ale również ludzi grzesznych. I kolejny raz, kochani, możemy zadać sobie to pytanie. Czy w wyniku różnych trudności, które są w Kościele wewnątrz i na zewnątrz, czy chcemy się ewakuować z Kościoła, czy zostajemy w Kościele? Czy jesteśmy razem z Panem Jezusem w łodzi, którą miotają fale, ale cieszymy się z tego, że Pan Jezus jest z nami, że On nie da zrobić nam krzywdy, że być może ten czas jest nam wszystkim bardzo potrzebny do tego, żebyśmy się oczyścili, żebyśmy nie redukowali Kościoła, żebyśmy zobaczyli Kościół w całej okazałości, w całym pięknie. Pokój dobro, kochani. Jesteśmy na przekopie Mierzei Wiślanej razem z ojcem Markiem. Przyjechaliśmy do Krynicy Morskiej na rekolekcje zakonne. Nasze. Nasze właśnie. Chcielibyśmy Wam przekazać Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.